Dobra, słuchajcie, nagrywamy to coś. Wszyscy ostatnio rozpisują się o tej gierce. Ja nawet właśnie w tym momencie zapomniałem, jak to się. O! Palworld. World, albo jakoś tak, nie wiem. Wszyscy się rozpisują o tej gierce, wszędzie o niej głośno. Zobaczymy, z czym się to dziadostwo je. Lecimy setę totalną, bez żadnych tam, nie wiem. Przycięć innych pierdół. Zobaczmy sobie tylko te. O. O. Epic. Pewno, że zróbmy epic tam. Max FPS. 60. No limit. Pobawimy się tym potem najwyżej, bo nie wiem, jak to tam będzie wyglądało. DLS-y. A czemu nie mogę sobie na przykład DLS-a włączyć? Może jak coś jest gdzieś wyłączone lub włączone, to nie mogę. No albo jeszcze nie ma wsparcia, nie wiem. No w każdym razie, no widzicie, jest zablokowana opcja. Pewnie albo coś trzeba tutaj przestawić, może. Może no limit, albo te. No nie wiem, no dobra, nieważne. Muzyczka taka przyjemna, nie? No to jedyny plus na razie. A game setting? Dobra, walić to. Apple. Dobra, start game. Słuchajcie, zobaczymy, co to w ogóle. Ja mam tu coś stworzyć? Worldy. Dobra. Szary. Worldy. Dobra, niech to będzie. Confirm. Co to jest? Multiplayer. Niech będzie on. Dobra, niech to będzie. Difficulty normal. Dobra, custom settings. No, najważniejszy pierwszy minus to taki, że nie jest gra po polsku. Pewnie nie jest to jakieś tam. Aha, dobra. Myślałem, że. Dobra, okej. Może nie jest to jakiś trudny anglikański, ale mimo wszystko miło, jak coś jest na polskim rynku, to jest przynajmniej z polskimi napisami, nie? Ja jestem tego zdania. A. Ktoś może być innego, dobra. Co to jest? I czemu? Aha, dobra. No to bierzemy takiego typa, o. Bierzemy tego szamana, nie? Dziewczyna, szamana. Jaka jest rasistowska ta gra? Powinni wszyscy być jednego koloru. Dlatego wybiorę biały. A jeszcze bielszy idzie zrobić. Zrobimy najbielszy, dobra. Face, dobra, skin color. Torso size, o kurde. O! Tak szary kiedyś wyglądał, a teraz wygląda. Tak. Żartowałem, teraz wygląda tak. Dobra, czyli to można sobie tam. Aha, czyli można sobie po prostu takiego bysia zrobić, nie? Dobra, to tam nieważne, słuchajcie, jest przecież. My i tak tą grę zaraz odinstalujemy, nie? Kasuj to z internetu. Dobra! Będzie taki face, trochę przypomina mi tego. Z tych włosów mi przypomina trochę Irika, nie? Trochę taki Rick, nie? No niech sobie będzie taki voice. Voice speaking, dobra. Start game, dobra, nieważne. Okej, dobra, niech sobie taka będzie, no. Nie można zedytować, czy coś tam pewnie pisało i chuj. Pokémony czas start. Dobra. Ale kopytkują. Nie wiem, ile mi to nagranie tutaj czasu zajmie, ale. Mam nadzieję, że chociaż dojdę do momentu, fragmentu, gdzie będę mógł chociaż kogoś postrzelić albo coś takiego. Aż się zatrę. Sorry, to te dźwięki musimy trochę przyciszyć, bo. Ło, kurde. Dobra, zgubiliśmy się, ale już wróciliśmy, dobra. Zgubiliśmy się po scenach. Build. Ja już na dzień dobry coś muszę wybudować? Nie mam towaru, dobra. Tak wyglądam. Idziemy w dół, czy idziemy tam? Windows, coś tam. Dobra, tu skaczemy. A tam co to jest? Uhu! O! Wood. Zbieramy wood.
Fast Travel Unlock, czyli szybka podróż, dobra, no to troszeczkę coś tam wiemy. To jest prawdziwy gracz? No i widzicie, nawet na dzień dobry, to jest oczywiście chyba wczesny dostęp, mi się wydaje, nie? To jeszcze nie jest pełna gra. Czy to mi pokazuje, w którą stronę mam? Nie, to jest pasek... To jest pasek wytrzymałości jakiejś. Dobra, dawaj broń. I can tell you don't have the small of passive view. Dobra, take is too easy around here. Dobra. Coś tam, kill yourself. Wood, o, znowu mamy wood. Teraz będziemy mogli to krzesło. Ale, dobra, tam są ludzie do zabicia, a ja już mam... Ja mogę tylko tak... Aha. A... Czyli ja już mogę sobie coś tutaj postawić, tak? A może mogę już sobie... po budowniczy. Aha, jeszcze nie wybudował, dobra. A to jest stół. Wyglądało mi na krzesło. O, chociaż pałę zrobimy z drewna. Start produkcji. No to oczywiście jest to proste, nie? No bo co? Już mam to w ekwipunku? Przecież... Aha, robię teraz, dobra. Robię pałę i idziemy się napierdzielać. Taki survivor... Surviving... A gdzie mam teraz tą pałę? Jeszcze jej nie dokończyłem pewnie, nie? Albo coś. O, teraz mam. Dobra, idziemy ich napierdzielać. Uhuhu. La la la. La la la. O, tam się coś świeci, tam są fanty. Mogłaby być jakaś przyjemna muzyczka, nie? O, ze stołu na pewno też coś będziemy mogli wziąć. O. Palladium. Ło, ale mu się gibnuło. Bubu, bubu. Bubu, bubu, bubu. Ja nawet nie wiem, czy ja mam ich bić, czy nie. Nie wiem, czy to są... wrogi, czy ja mam ograniczony ekwipunek. O nich. On wzywał ich na pomoc chyba, ej. On mi piznął. On płacze. Dobra. Trzeci level od razu? Bez tak niczego? Zaskoczy go od tyłu. Taki, to ma być jakiś, jakaś alternatywa do Fortnite'a, czy o co chodzi? Pewnie coś mogę z tego zrobić, nie? Albo rozwalić chociaż. Chyba sobie prędzej tą pałę rozwalę, dobra. Stone. No i pewnie tak można tu sobie zwiedzać i powoli. I co? I rozwijać tą swoją postać. O, tam jaki ładny kamyszek jest. No ale o co w niej chodzi, że co? Ja pewnie mogę coś teraz stworzyć, jakąś kamienną tą. Może jakąś kamienną pałę, jak tych kamieni nazbierałem. Wood. Drewna nigdy za dużo. Dobra, idziemy jeszcze raz do góry zobaczyć. Oni nie są jakoś tam super nastawieni do nas, więc... Wracamy do punktu wyjścia i... Jak wysoko mogę skoczyć? Mogę skoknąć. Chciałem tam skoczyć, a się nie dało, dobra. Joś. Nie ma już siły tej. Dobra, idziemy tutaj ten stół zobaczyć jeszcze raz. Czy ja tu mogę coś teraz innego jeszcze wybudować? O, wiedziałem, że mogę. To też mnie kusi, nie? Ale walnijmy sobie kilofa, bo będziemy mogli sobie rozbijać te fajne skałki. A na razie z tymi słabymi sobie poradzimy. Tylko widzicie, o co tu jeszcze chodzi? Czekajcie, mogę to... Dobra, wziąłem. Chyba wziąłem. Albo nie wziąłem, albo wziąłem. O, mam. A te kury?
O, te chickeny już mają drugi level, ej. O, to jaka bojowa. O kurde, ale mi dygła. Ale powiem wam, że albo mam myszkę dziwną, która się dziwnie odwraca, albo ja się dziwnie odwracam. No nieważne. Co ja chciałem? Bo ja chciałem te kamyczki, co tam były, nie? O, tamte właśnie. No nie wiem, no tak wiecie, no chciałem po prostu to przetestować, zobaczyć. Dlaczego jest taka afera z tym, że to takie jest jakieś popularne, jakieś coś tam. Damy radę to rozdupcyć w ogóle? Jakiś pasek jest tego? Tego... O, rozdupcylim, ale co to dało? To wzięliśmy? Jednakowoż nie wiem. No i co? Uj! Idziemy jeszcze kogoś tutaj rozdupcyć, no. Ale się dziwnie wdrapywowuje. Dobra, dawaj pałę i napierdzielamy te koguty. Kuku, kuku, kuku. Dobra. Lecimy z nimi, a co tam? Ja nie wiem, czy lepszym rozwiązaniem nie było pewnie wzięcie... To jednak się tam turlo. Było chyba pewnie wzięcie tego tej siekiery jakiejś zrobić sobie, nie? Także ja nadal nie wiem. O co tu się rozchodzi, więc spoko. Tam są jakieś ujeczki. No i nie wiem z czego ten fan w tej grze. Nie wiem, na razie jakoś tak się tamtem, jakaś duża skakła pewnie do rozdupcenia. Coś mryga do mnie. Ta skałka. Ja mogę rozdupcyć? O. Ja mogę sobie tutaj... Spróbujemy to... Co mi tu miałczy? Rozdupcymy to? Nie wiem. Jest tam gdzieś jakiś pasek tego? Wytrzymałości? Na razie się zmęczył. O! Coś wydobywam, słuchajcie. Orę razy 3 już mam. Orę razy 4. Zarabia za ciężki. Orę razy 6. No dobra, ale znaczy się idzie to rozdupcyć. Nie chcę już mi się tam wracać, żeby, słuchajcie... Żeby sobie stworzyć tą... Przecież mogę sobie tutaj to wybudować pewnie na nowo, nie? No ale nadal nie kumam fenomenu, jeszcze mnie to jakoś tak... Nie miałem takiego efektu... I tu się loto i cię tylko to bije i co? No, takich gier jest mnóstwo, nie? Nie wiem, czy to jest w ogóle jakiś... No ja będę miał średnie opinie o tej gierce. O to! Można nakopać do dupy? Dawaj, no ja. Najwyżej zginiemy. Potężna... No czymś się zesrał mi. Zesrał mi się z czymś. No nie wiem, taka gra. No i co? I co mam wam poradzić na to teraz? Mogę się zrespawnować gdzieś i tyle. Dobra, no nie wiem. No tam idźmy i co? O, jesteśmy teraz na plaży i co? I jajco, jak to się mówi, nie? O, tu już 6 level na przykład mają. Ja to w ogóle nie dałem rady. No nie wiem. Powiem wam, no może... Może to kogoś gdzieś tam wciągnie, ale... Tam jest chyba jakaś szybka podróż pewnie, nie? Checkpoint. No nie wiem, no mnie na razie ta gra po prostu jakoś nie... Nie zachwyca, nie? Talk, talk, talk.
No i co? No i powiem wam, że 15 minut tej grze i dupa Jasiu, nie? Pierdzi Stasiu. Nie wiem, powiem wam szczerze, skąd te zachwyty. Skąd ta łuna bije. Nie wiem. Podsumowanie to jest najlepsze podsumowanie. Dobra. Się skichałem na to po prostu i tyle, nie? No także słuchajcie, super. Brawo, brawo. Piękna gra, super zachwyt nią. No, wybitna. Może Szary, ty po prostu nie umiesz w nią grać i to przez to. Może i tak, no ale biegą i biegą, to coś zbierą. A może ja po prostu nie lubię takich, jakiś tam Survivor w horroru, czy coś takiego. Nie wiem. O, ładnie to wygląda, to jakiś, to, nie wiem, dla dziewczyn może jakieś tam, dla jakichś, nie wiem, 11-latek. Nie, chuj wie, nie wiem. O, jajo. Wezmę sobie. A tu jest jakiś mur, słuchajcie. Tu będzie ten. O. Palladium. Tu będzie ściana. Wall. To jest ta ściana z Gry o Tron. No i co? No i jajco, jak to się mówi, nie? Mogę sobie tędy iść w ogóle po tym? No i co? No i jajco. Nie wiem, bez sensu. Nie widzę na razie żadnego powodu do zachwytu, który widziałem w tych wszystkich postach gdzieś na Facebookach, innych tych dziadostwach. Może mówię, może to wynika z tego, że ja tu po prostu nie wiem, co ja mam tu robić, czy nie umiem grać. Coś tu lata, coś mi tu. Co to jest? One tam trzeszczą, nie? Wielka kura. Wielka kura trzeszcząca. Wielka magiczna trzeszcząca kura. Znosząca złote jajka. Mogę jej napierdzielić? Dawaj ją. Pol mnie. Ona mnie chyba też napierdzieli. Ona ma jeszcze kupę życia, a ja już nie mam prawie. Uhu. Dawaj jaja. Ole, zrobiła pokebola. No i znowu nie żyje. Nie wiem, powiem wam, że... Jeżeli ktoś się zastanawia nad kupnem, to chyba... Chyba... Zrobiłem, ściągłem, zainstalowałem, pograłem. Stwierdzam, że nie ma sensu. Dziękuję bardzo, do widzenia, cześć.